Siódemka mordeczki, a jestem Polski Aleksander VII, a oto piąty już odcinek z Undertale. Cóż, jakby ktoś się pytał, jaki właśnie run robię, to robię normal run do tej teraz właśnie. Później będzie tam pacifist run, potem genocide run, ale co dalszych losów nie będę tutaj robił, ponieważ no wiecie, pisk. Lecimy dalej z odcinkiem. Początek i mamy tu już następnego Sansa, który... Znaczy, następnego, tego samego Sansa, a oczywiście Lupa. Lorneta, że tak powiem. Myślałem o wejściu w biznes teleskopowy. Zwykle wymagam 50 tysięcy złotych za użycie tego wysoce jakiegokolwiek teleskopu, ale jesteś moim znajomym, więc nie musisz płacić. Co ty na to? Użyć teleskopu? Tak. Ty będą! Coś ty najlepszego tutaj zrobił! Ty mała, ty Mendo! Czemu ty... No co? Nie podobało ci się? Spoko! Zwrócę ci pieniądze co do grosza! Co? O nie! Teraz tylko jak troszeczkę jak siniec. Jeszcze raz. Jest to dziwny wyglądający teleskop. No bardzo dziwny. Jakaś cebulka. Użyć pudełka? Tak. Nic. Co tu mamy? Czym jest gwiazda? Można ją dotknąć? Można ją pożreć? Można ją zabić? Jesteś gwiazdą? Jestem Polski Aleksander VII. Tutaj gościu, który dostał keczupem po oczy, po oku lewym, z lewej strony tej i z prawej strony tej. Zobacz, co tutaj mamy dobrego. Co to za typ? Co to za ten? Nasz lodziarz, znajomy. Pudełko ma mocne kupony. Jest teraz puste. Okej. Starożytne glify zostały namalowane listą 25 różnych smaków. Przez tego lodziarza chyba. Przemieściłem mój sklep, ale wciąż nie ma żadnych klientów. Na szczęście znalazłem rozwiązanie! Mocne kupony! Z każdym zakupem śniezmych lodów możesz wyjąć jeden mocny kupon z pudełka. Gdy zdobędziesz 3 kupony, możesz je wymienić na śnieżnego loda. Te kupony zapewnią, że klienci do mnie wrócą. Śmieszne lody! Tak. Mrożony poczęstunek, który rozgrzewa serca. Teraz tylko 25 zł? 208. Super, proszę bardzo. Twoje kupony są w pudełku. Otrzymałeś śnieżnego loda. Pudełko ma w sobie jeden kupon. Wziąłeś kupon? Weź. Zabyłeś nowy kupon. I co? Śnieżne lody. Pomrożone oczywiście. Weźmy sobie z kilka. Tak. Tak, weźmy sobie ten. Tak, zabiera w sobie ten. Idziemy tutaj. Znowu śnieżne lody. Tak dalej. Marnujemy po prostu na to wszystko. Ty lol, za dużo rzeczy trzymam? Za dużo rzeczy. Czekajcie, rzeczy. Ty rzeczywiście. To może wezmę sobie... Może to nam użyć? Co też tarte twoje, PZ zostało wypełnione. Oczywiście. Weźmy sobie. Zdobyłeś mocny kupon. Śnieżne ludy. Mrożony poczęstunek, który przegrzewa serca. Teraz tylko 25 zł. Dobra. Nie chcę. Cóż, powiedz znajomym, że są tu jakieś lody ukryte w głębi wodnej jaskini. Jak tu mamy rzeczy? Mocny kupon. Aha, dobra. Więc wezmę sobie. Też sobie użyję. Czy jest to tak słodkie jak ty? Twoje PZ zostało wypełnione. Dobra se, kupmy se jednego tego, a postępnie sobie jeden. Tak. Bo jest to dużo rzeczy. Co? Rzeczy. Śnieżne lody. Nożyk, bandaż, kawałek bawełny, patyk. Po co mi patyk? Rzuć to. Rzuć. Tak, i oczywiście zobaczymy, co tutaj mówi, że... Hej! Masz 3 kupony! Czy chcesz je wymienić na trochę świeżych lodów? Oczywiście! To darmowe! Tak. Proszę bardzo, darmowy świeży lód.
Straciłeś 3 kupony i zyskałeś świeżego loda. Warto było wpójść tutaj. Przy okazji, wiedzcie, jak tam kupować tam u tego właśnie lodziarza za kupony, więc bardzo fajnie. To jest super miejscowa. Słyszysz mijającą rozmowę, więc masz jakieś życzenia? Słyszysz jak mijającą rozmowę? Tylko jedno, ale jest trochę głupie. Okej. Widzimy wszystko. To wszystko jest takie lśniące, że aż tam się... Że jak ktoś zmiana to ma... Szedłeś galerę, to mała! Dwa razy! Oczywiście, nie ma bata, oszczędźmy ich. Nic nie zyskujemy, bo są biedni. Co tu mamy? W trawie jest ukryta para baletek. Podnieść? Dobra, zobaczmy, zdobyłeś baletki. A baletki? Rzeczy. Info. Baletki, broń ataku 7. Te użyteczne buty sprawią, że staniesz się groźny. To może w taki sposób rzeczy. Baletki, użyj. Założyłeś baletki. I co mamy tutaj? Rzeczy. A. Okej. Okay. Czyli taka zamiana. To może sobie pójdziemy sobie do jakiejś skrzynki. Kurde, no bo w moich uszach taka muzyka. Nie wiem jak tutaj, u was. Ale przy okazji... Drill. Halo, tutaj Paparius. Pamiętasz jak pytałem cię o nasz... Jak masz na sobie? Więc przyjaciel, który chciał o tym wiedzieć, jej zdanie o tobie jest dość mordercze. Ale założyłbym się, że już chyba o tym wiesz. I dlatego, że o tym wiesz, powiedziałem jej, że masz na sobie to, co mówiłeś, wyblakłą wstęgę. No oczywiście wiedziałem, że to po takim podejrzanym pytaniu zmienisz swoje ubrania. Ty spryciulo! Dzięki temu jesteś bezpieczny, a ja nie kłamałem. Nie zdradziłem nikogo. Przyjaźń ze wszystkimi jest tak łatwa. Klik. O kurde, czyli tutaj rzeczy. Co dalej? Bandaż, co to jest? Staty! Wyjdź z staty, co tu mamy? Jak to jest ten... Dobra, nieważne. Chodźmy se. I mamy siłę Jarek! Pojawili się! I mamy, tutaj chyba będzie ciężko. Mycina cię Jarek. Przypakujmy im. Holy shit. Było blisko. Może oszczędźmy im. Szurumuru, edukacja, hobby, talent. Holy shit. Dobra. Myśla może wyczyść nas, drogi gościu. Wcześniej to nie miało takich niebieskich kolorków. Ja bym wolałbym od nich uciec i chyba to zrobię. Bo ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Na szczęście przy sobie miałem przy sobie lody, dlatego właśnie superancko. I mamy tutaj następny kwiatek. Oho, słyszysz mijającą rozmowę. Nie mów tak. Nie no dawaj, obiecuję, że nie będę cię śmiał. Ciekawa, interesująca rozmowa. Co tu jest? O, następna. Znaczy, tabliczka. Moc do przejęcia ich duszy. To jest właśnie moc, której ludzie się obawiali. Co to? What the fuck, co to jest? Proszę państwa. Poszła. Jaka ośmiornik. Hej, słuchaj, zauważyłem cię tutaj. Tutaj pan Cebula. Cebula, pan. Słuchasz? Pan Cebula? Myślałem, że to ośmiornica. No. Zwiedzasz wodospad, co? Świetnie tu, co? Uwielbiam to miejsce, co? Tak, ja też! To mój wielki faworyt! Dobra, daj mi spokój. Mimo to coraz więcej wody stąd ubywa.
A ja muszę tu siedzieć cały czas. Hej, hej, jest ok. Jest ok. To jest lepsze od przeprowadzki do miasta. Do miasta? I użycie z zatłoczonym akwarium. Tak jak wszyscy moi znajomi. A akwarium i tak jest pełne, więc nawet jakbym chciał to... Ale to nic takiego, słuchasz? Oddaję wszystko naprawi, słuchasz? Będę mógł stąd wyjść i wpływać w oceanie. Słuchasz? Hej, słuchaj, to już koniec pokoju. Widzimy się później. Miłej podróży. Po wodospadzie! Zanurzył się jak Titanic, który został zatonowy. Wodospad jeden? O, fuck! W strena chowała się za rogiem, ale i tak z jakiegoś powodu weszła ci w drogę. Strymera. Uśmiech. Uśmiechałeś się. Poprosiłeś, żeby strena też się uśmiechnęła. Strena staje się cichsza. Gdzieś na rogu Arek przygotuje głową pochwalną. Tut. Co jest? Muzyka. Oszczędź. Tut. 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 Co takie małe takie tuty tuty? Nuć. Co? A, to taka jedna. A, nucisz jazzową balladę. Strena próbuje śpiewać po melodii. Sire, sire, simi, simi! To jest dobre! To jest dobre! To może... oszczędźmy ją! I 30 zeta! Za to wszystko! Północny pokój chowa w sobie wspaniały skarb. Ta moc jest nieobliczalna. Istotnie, ludzie nie mogą zabrać duszy potworów. Gdy potwór umiera, jego dusza znika. Zamienia się w pył. Niewyobrażalna moc byłaby potrzebna, by odebrać duszę żyjącemu potworowi. Jest jednak jeden wyjątek. Dusze specjalnego gatunku potworów, nazwanych potwory boss, dusze potworów boss, są na tyle silne, by przetrwać po śmierci. Aha... Lecz tylko na moment. Człowiek mógłby pochłonąć tą duszę, ale nigdy to się nie stało. A teraz już się nigdy nie stanie. Co to jest? Jest to posąg. Jego dolna część wygląda na suchą. No normalne, skoro na jego górze to pada deszczyk. Parasole, weź jeden. Zabrałeś parasol? Zabierz. Zabrałeś parasol. Teraz super mamy. Idziemy se. Ha, kałuża. Fajne odbicie. Bardzo fajne odbicie. Monster Kid? Siema, siema mordo. Yo, masz parasol? Super. Idziemy. No chodź, chodź tu. No chodź tu! Coś za bardzo chyba za mną łazisz, aniżeli za mną... No chodź! No chodź tu, będę pod parasol! Stary, Andang jest taka fajna! Bije złych gości i nigdy nie przegrywa! Gdybym był człowiekiem, pewnie moczyłbym łóżko każdej nocy! O Jezus! Wiedząc, że przyjdzie mnie popić! Haha! No sobie idziemy. Deszczyk cały czas pada. A więc pewnego dnia mieliśmy szkolny projekt, który polegał na opiece nad kwiatkami. Król... Musieliśmy go nazywać Pan Dreamur. Z ochotą podarował nam własne kwiaty. Skończyło się na tym, że przychodzi do szkoły i uczy nas odpowiedzialności i takie tam. Wtedy sobie pomyślałem, yo, jak super by było, gdyby Undyne przyszła do szkoły. Mogłabym robić wszystkich nauczycieli, co? Ty będą. Już byś chciał pobić kogoś. Chcesz, może nie pobiłaby nauczycieli? Jest fajna, by zranić niewinną osobę? Okej.
Co to za księstwo? Ej, Master Kid, dokąd ty idziesz? Chyba musi być na sam środek. O. Co to jest? What the fuck? Jakiś zamek. Dobra, idziemy sobie tutaj. Oj, tutaj se. Ej, dokąd ty spierdzielasz? Zwrócić parasol? Zwróć. Zwróciłeś parasol. Yo! Ta krawędź jest za wysoko! Yo! Chcesz zobaczyć Undyne? Co nie? Wespisz się na moich plecach! Lol, fajnie. Yo! Idź beze mnie! Nie martw się! Zawsze znajduję sposób, by przejść dalej. No jeszcze bambaryła! No proszę no! Tybendo! Miej wreszcie ręce! Nogi masz! Czemu tak szaro się zrobiło? Ludzie pełni lęku przed naszą mocą rozpoczęli wojnę. Zaatakowali niespodziewanie bez litości. O, w końcu się zjasniło. Dźwięk stymulowanego deszczu na szczycie jaskini wypełnia cię determinacją. Zapisz. Pod koniec trudno byłoby to nazwać wojną. Ludzie zjednoczeni w sile byli zbyt potężni, a my potwory zbyt słabe. Nie zabrano ani jednej duszy, a niezliczona ilość potworów została obrócona w pył. To jest mocne! I znowu mamy cień. Oh fuck. Holy shit. Oh fuck. Shit! Shit! No nie! Musimy to zdobywać! Idziemy! Nie dajmy się jej złapać! Dało nam! Zdążyliśmy złapać! Musimy iść tutaj. O, na szczęście jeden. Okej. Muzyka spora, fajna. Ups! Gdzie jest? Za często się pojawia. Aj! Nie tu! Ała! Uf, ominąłem! Idziemy dalej! Chyba idziemy tam, gdzie jest ten dolny szlak, czyli ten dół, a potem tam. Nie. Częstotliwość się zwiększa! Ała! Cześć, idziemy. O, fakt, już duże powierzchnia. No to idziemy. Za częstotliwość. Ała. Ała. Idziemy. Na cim. O nie, jesteśmy w tupie. Nie, jesteśmy w czarnej tupie. Gdzie my teraz mamy iść? A, wracamy chyba się. Idziemy. O, fuck. O, fuck. Siema, Eniu. Bye. Być. Powiedziała Aldain. Nie ja. No i zrunęliśmy. Ten dźwięk chyba dobiegł z tego miejsca. O, upadłeś tu. Czyż nie? Nic się nie jest? No już, wstawaj. Alex, tak? Ładne imię. Ja jestem. Kim ty jesteś? Co to było? Nie wiem. To jest dziwne. Ponieważ kupa śmieci. Jest tu dość trochę nazw, które rozpoznajesz. Co? Co? Po prostu. Sterta odpadów. Twoje słabe zamiłowanie do śmieci nie daje żadnych korzyści. Śmieć. Śmieć. Od razu śmieć. Mamy tutaj znowu gwiazdę. Ten wodospad prawdopodobnie spływa ze szczytu powgroty. Od czasu do czasu jakiś śmieć przypływa z nurtem wody.
i wpada na bezbronną przepaść znajdującą się poniżej. Widok z tego nieskończonego cyklu bezużytecznych odpadów wypełnia cię determinacją. Zapisz i leci dalej, bo coś może się przydarzyć. Położyłeś swój dłoń na tym zardzewiałym rowerze. Z klaksonu wydobył się dźwięk rozpaczy. Lol? Kupa śmieci. Jest to dość trochę nazw, które rozpoznajesz. Po prostu śmieci. Odpady. Sterta odpadów. Twoje słabe zamieszanie do śmieci nie daje żadnych korzyści. Śmieć. Kupa śmieci. Okej, to się powtarza. Co to jest? Zniszczony komputer. Pusty w środku. Zamrażarka. Nie ma marki i nie widać na niej żadnych śladów zużycia. Wewnątrz znajdują się dwie tabliczki kosmicznego jedzenia w suchym lodzie. Wziąć jedną? Weźmy. Zdobyłeś pokarm astronauty. Super. Co to za kukiełka? Pudełko na płytę DVD w anime. Na jej krawędziach widać nerwowo zarysowania po pazurach. Siemeniu. Wygląda jak zwykła kukiełka treningowa. Chcesz ją pobić? Na razie nie. Patrzyliście sobie w oczy przez moment. Co jest? Holy shit! To jest... demoniczna! Ha, zbyt tłużliwy, by ze mną zobaczyć, co? Jestem duchem, który żyje wewnątrz tej kukły. Mój kuzyn też był wewnątrz kukły. Do momentu, w którym ty przybyłeś. I ty z nim rozmawiałeś. Miał nadzieję, że minął na miłą pukawędkę. Ale rzeczy, które mu powiedziałeś, okropne, szokujące, niewiarygodne, wystraszyło go i to uciekł ze swojej kukły. Człowieku, za chwilę wystraszę twą duszę z twojego ciała. What the fuck? Jaki wkurzony, wściekła kukła blokuje drogę. Czyn. Pogadajmy z nim. Zakadasz do kukły. Nie zapowiada się zbytnio na rozmowę. I komuś to się nie podoba. Daremny. Oh fuck me. O! Pociski lecą! Au! Wykukły! Uważajcie, jak celujecie swoje magiczne ataki! Hej! Zapomnij o tym, co mówiłem o magii. A nie zapomnę. To jest buza super fajna. Tak. Może odszedźmy? Dobra, spójrzmy. Pokonam cię i wezmę tą duszę. Wofak. Kura! Jest dobrze. Wściekła kukła kręci się wokół swoich pocisków. O nie, czyli będzie nas utrudnione będzie. Leci, nikomu się to nie podoba. Zużyję twojej duszy, by przekroczyć barierę. Ty mendo. Tak, leci dalej. Tak, leci, nikomu się nie podoba. Tak. O nie. Wściekła kukła roznosi wełnę na całe okno dialogowe. O nie, wściekła. Co ja robię? Nie tu! Wściekła kukła, pogadaj! Zagadaj do kukły, nic się dzieje, nic. Przydaję wszystko, czego pragnę, nie boję. O nie. Wściekła kukła roznosi się na całe okno dialogowe. Wściekła kukła, pogadaj. Oczywiście, akcja charytatywna. Co? Tak, to pewnie też pomści mojego kuzyna. O nie. Nie, za późno. Aj, jeden trafił. Wściekła kukła, oczywiście, pogadaj. Nic się nie dzieje. Jak on miał na imię? Twoja stara. To bardzo dobry sposób, wściekła kukła. Tak, to oczywiście. Dajesz. Nieważne. Oj, dużo pocisków poszło. Pocisków. Wściekła kukła, oczywiście, wiadomo. Zagadałeś do kukły, nic się nie dzieje. Oczywiście wszystko musiało żałosny. Tak, poszły. Hej, ludziska! O nie, kukły.
Pamiętajcie, jak mówiłem, żeby nie strzelać do... A więc... Nieudacznicy! Zwalniam was! Wszystkich! Was! Zastąpiono! What the fuck? Ale nerwus. Teraz zobaczymy moją prawdziwą potęgę. Polegają na osobach, które nie mają, nie są śmieciami. Mechaniczny farkot wypełnia pokój. O, shit. Dobra, kupły. Magiczne pociski. O nie! Co za bambaryła! Dobra, kupły jeszcze raz. O nie! O, dobrze. Tylko jeszcze muszę wziąć śnieżne lody, ponieważ mało robokukły jesteście okropne. Ła! Ała! To było mocne. Śnieżne lody jeszcze raz. A te co tu się wrócił? Mocne! A Jezus! O, w końcu! Ach, nie wierzę! Ci goście są jeszcze gorsi od tamtych! Nieważne! Posyli przyjaciele! Polsi, mam wasze! Skończyły mi się noże! O, ty burniu! Ale to nie ma znaczenia! Nie zabijesz mnie, ja nie zabiję ciebie! Będziesz uwięziony w tej walce! Na zawsze! Jaki wkurzony! Co to do cholery? Kwaśny deszcz? O, zapomniał o tym. Idę stąd. Ty, tchórzu! Kto to był? No pstuk! Stary przyjaciel! Wybacz, przeszkodziłem wam, prawda? Tylko jak tu przyszedłem, twój kolega się poszedł. O nie, chyba mieliście tu ubaw. O nie, chciałem tylko się przywitać. O nie! No nie. No, to chyba idę do domu. O, jak chcesz, to wpadnij. Ale nie nalegam. Rozumiem, jak pięty. Spoko. Nie martw się. To tylko pozycja. No, super propozycja, no to superancka. O. Hej, mój dom jest tu na górze. Na wypadek, jakbyś chciał mnie odwiedzić, albo na wypadek, gdybyś nie chciał. Dobra. Czujesz łagodzący spokój, jesteś wypełniony determinacją. Zapiszmy se. Zobaczmy, co tu jest dobrego. Północ włości bloków. Wschód Hotland. I co tam? Włoska Temi? Wioska Temi? What the fuck? Co to ma być? Co to jest? Dziwne, jestem teraz w pracy. Znaczy się, witam na ślimaczej farmie rodziny bloków. Jestem jedynym pracownikiem. To miejsce dawało kiedyś duże zyski, ale nasz stały klient pewnego dnia zniknął. Teraz odwiedza nas tylko ten chłochaty gościu raz na miesiąc. Co to jest gościu? Tak długo czekałem na drugi tom. Tak? Tak się rusza. Ślim. Długa podróż maluje się przed tobą. Ślim. Obyś dotarł daleko poza horyzontem. Ślim. Tak ślimaczy sam Beol. Ślimak. Z jakiegoś powodu nie możesz powstrzymać się od myśli, jak on smakuje. To nie Francja! A ty? Ten ślimak liczy banknoty. Co tu mamy? Chcesz zagrać w grę? Nazywa się Błysko Ślimak. Ślimaki będą się ścigać. Jeśli żółty ślimak wygra, ty też wygrywasz. Tylko 10 zł za grę. Dobra, zagrajmy. Wciskaj cały Z, żeby zachęcić swoją ślimaczkę Z. Tu gotów?
No co za bambaryła? No co za bambaryła? Teraz to się gotuje się w środku. No próbuję. Koniec wyścigu. Tylko chyba się za bardzo zachęciłeś, ślimaczkę. Cała ta presja chęci wygranej serią dobiła. Dziękuję za grę. To było słabe. Co tam jest na lewo? Domki. Super. Przyszedłeś. Wybacz, ja nie spodziewałem się. Nie mam tu dużo, ale czuj się jak u siebie. Co tu masz? Ta płyta jest podpisana Upiornuta. Wysłuchać? Słuchaj. Bardzo fajna. Ta płyta jest podpisana Upiornfala. Wysłuchać? Okej. Tak, to pada duch. Co ty za chore muzyki tu słuchasz, robisz? Ta nuta. Jak nauczysz się słów, to łatwo do niej śpiewać. Przeglądarka na komputerze jest otwarta na forum o tematyce muzycznej. To pajęcza sieć. Jest na niej ulotka z wyprzedaży wykwieków. To moja telewizja. Leci na niej program, który lubię oglądać czasami. Jesteś głodny. Załatwię ci coś do jedzenia. Oto kanapka duch. Chcesz spróbować? Spróbujmy. Spróbowałeś ugryźć kanapki duch. Twoje zęby przeleciały przez nią. Nieważne. Po udanym pocisku lubię położyć się na podłodze i poczuć się jak ostatni śmieć. To rodzinna tradycja. Chciałbyś dołączyć? Spróbujmy. Okej, rób to co ja. No to lecimy. Leżysz tak długo, aż się nie poruszysz. Więc rusz się dopiero, jak zechcesz wstać, chyba. No cóż, takim oto sposobem zakończmy dzisiejszy odcinek. To już taki leżakowany sprawy właśnie się wzięły. A nie? Sorry, what? Nie, kończenie odcinka, nie. Co to jest? What the fuck? Kosmosy jakieś lecą tutaj. Kurde, już późno. Ta gra jest zajebista, ale przy okazji to... Ta sprawa doprowadza mnie do jakiejś schizy. Wiecie co? Ruszmy się od razu. No to było miłe. Dzięki. No co tam? Będę dalej robił tą składankę muzyczną. Dobra, okej. Pa, pa. I tak... Albo nie. Bo tutaj chyba coś... O, kaczka. Ten mały ptaszek chce się przenieść na drugą stronę. Zaakceptować ofertę ptaszka? Lećmy. Poleciał! Jaka emocjonalna muzyka! Super! Ale super! Teraz będzie syntaksy stał tutaj? Dobra, okej. I se jesteśmy na takim początku, czyli że zrobiliśmy cały okrąg. Siema sans, użyć pudełka, zróbmy to. Pokarm astronauty, śnieżne lody, mocna rękawica może,
wyrzućmy... Znaczy, położmy sobie tutaj rękawice. Nożyka sobie odłóżmy. I sobie zakończmy tutaj. Gdzieś tu powinno być chyba... Nie, nie powinno być tutaj gdzieś tutaj. Ha, coś ciekawe. Muszę to gdzieś tutaj... Co to jest? 3 złota za prom. Okej, skakuj. Co to jest? Dzięki za wstanięcie na mojej twarzy. Masz za to 3 złota. Aha, czyli takie za darmo. Lol. Co to tutaj było? Co to mogło być? Tu nie przejdę. Okej, może odkryjemy jakieś inne sekrety? Aha, dobra, idziemy dalej. Nie chcę... Po co ci styl kąpielowy? Po coś na pewno. No uciekaj. Nie spowalniać mnie. Właśnie. Sprawdzę sobie tutaj, co ja właśnie ominąłem. I może coś mi się uda z tym jakoś zrobić. Nie jestem pewny, czy wszystko tutaj zwiedziłem. Bo coś tu chyba ominąłem. Kamienie. No raczej nie, bo to tam już tam dalej już, nie? Więc sobie pójdziemy i sobie pogadamy, co tam dobrego u was. No, powiedzmy tak. No, kantrebole się sprawują dobrze. Arts Animation jakoś mało wrzuca tych filmów. Bardzo mało. Bardzo długo nie wrzuca tych swoich filmów. Nie wiem, czy on przestał, czy coś z tym w ogóle ma inne jakieś problemy. Oszczędźmy ich i oni nam tak nic nie zrobią, więc... Przejdźmy sobie tutaj od razu. 3 złota, oczywiście, wchodź. Dziękuję. Znowu 3 złota dostałem, okej. No zatem powiedzmy tak, no Arts Animation coś tam się rozleniwia się bardzo długo. To jest mocne. Wracamy sobie tutaj takim właśnie szlakiem, po czym ona i Undyne tutaj atakowała tymi swoimi włóczniami i te bezprawy. Pamiętacie tam gdzieś w dzisiejszym odcinku to było. Idziemy se. Aha. Dobra. Zatem... powiedzmy se... Tutaj już nie ma odwrotu, zatem już... Musimy iść dalej. To jedyny sposób, żeby dojść... I przejść jakieś takie fajne czeluści tej gry. Tak, idziemy sobie takim cichym spokojem. Sprawdźmy sobie, co tutaj mamy dobrego. Nic nie mamy. Zatem idziemy. 3 złota za prom? Tak. Okej, idziemy. Przepraszam. Nie, tutaj już byłem. Zatem proszę zabrać mnie stąd. Dobra. Okej, idę tutaj do kaczki. Tak, tam do kaczki. Siema sans. Papa sans. A, pójdźmy tutaj właśnie, bo tutaj chyba nie zwiedziłem właśnie. Częściowo nie zwiedziłem. Gdzieś tu było jakieś przejście, ale nie wiem, gdzie to było. Wiem, że tu chyba było te baletki. Teraz... Przepraszam, będę tutaj się jakoś się błąkał. Bo duża mapa jest. Nie wiem. Panie Arek, proszę nie przeszkadzać w poszukiwaniach. Gdzieś tu powinny być. Gdzieś może na górę? Nie, tutaj to nie. Zresztą to jest tylko ten przymówity okrąg. To jest dziwne. To jest dziwne, dobra. Chciałem poszukać jakiejś... Spieprzam stąd.
Nie mam zamiaru teraz gadać. Siema, siema, Eniu, papa. No idziemy, idziemy. Co tutaj dobrego? Słyszałeś? Wróciłeś! Powiem ci wielki sekret! Zakradam zespół muzyczny. Zakładam zespół muzyczny, słyszałeś? Nazywa się Red Hot Chippy Peppers. Na razie wymyśliłem tylko nazwę. A ja nie umiem grać czy też śpiewać. No cóż, myślisz, że będziemy popularni? No ba. No ba. No, ja też. Papa. Idziemy se. Może se pójdę, może tutaj se pójdziemy na górę? X, wyjdź. Stoi tutaj pianino. Zagrać na nim? Tak. Co to? Dobra. Fajnie, fajnie było. Czekajcie. Pamiętliwa pieśń rozbiwa na dolnym korytarzu. Chciałbyś zagrać? Wystarczy tylko pierwsze ósemki? Pierwsze osiem? Nie wiem, co teraz to tworzę, ale jakby co, ktoś, no fajnie by było tutaj zobaczyć właśnie ten. Tu widzę tutaj tego właśnie, ten posąg. Parasol. I kałuże tutaj. To jest mokne. To jest gorzkie. Bardzo gorzkie. Tak se chodzę. I co mam w ogóle teraz powiedzieć? Jak niektórzy moi widzowie jakoś nie polubili mojej nowej republiki, czy coś? Ej, strzelałem dobrze. Myślałem, że nie lubią mój kanał. Ci, którzy odsunęli się od moich spraw YouTube'owych. A jednak coś się spieprzyło, nie wiem. Coś, nie wiem, coś im się nie spodobało. Może mój styl śpiewania, może mój styl robienia takich filmów. Co ja złego w ogóle robię? No pa, teraz jeszcze będę musiał się tam się wracać. Aja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 j. Co ja właśnie tutaj mam powiedzieć? Powiedzieć mogę jedynie to, że mój kanał się rozwija, ale przez sprawy, które miewają się tutaj właśnie z tymi kanałami, tymi właśnie tymi widzami, którzy, nie wiem, coś im się nie spodobało i od razu odsunęli, no to zupełnie inna sprawa tutaj się wzięła. Zatem, aha, jeszcze coś, w sprawie tych countryboli, bo coś tam, narzekacie, że nie robię tych countryboli, że kiedy countrybole, kiedy wywiady z countrybolami. Pamiętajcie, nie trujcie mi dupy i nie denerwujcie mnie, bo to co robicie, znaczy ten prosicie mnie, no to wiadomo, no, przypominacie mi o tym, no ale za dużo przypominacie mi. Bardzo dużo. To bardzo mnie denerwuje, więc. To jest ciężkie. Ośmiornica, gdzie ty jesteś? Jesteś tu! Zgnęła się. A, czy słyszałeś? Nie mam już o czym gadać. No to po co tutaj się odzywasz? Ty ośmiornica! Ty ośmiornica Romana! Znaczy, nie jesteś Romana, ale spokojnie. Dobra, idźmy sobie. Wracamy. Myślałem, że pójdę do wioski Temi, ale nie wiem gdzie się, nie mogę ją znaleźć. Może jak uda wam się... Oszczędźmy to wszystko. Gdzieś tam na dole, ale... Tam nic nie ma. Żadnego przejścia. Tam widzę tylko takie... Mamy tam cebulkę, coś tam było. Mamy kaczkę. Zaprowadź nas. By zakończyć wreszcie ten odcinek. Emocjonująca muzyka.
No to super, papakaczko. Zatem odwiedzaliśmy sobie. Nie udało nam się znaleźć tych właśnie, że tak powiem, tej wioski Temi, chyba. A zobaczmy, co tutaj jest dobrego. O, a co to jest? A, nie, czekajcie, czekajcie. A, witaj. Mam trochę ciekawych rupieci do sprzedaż. Może pogadajmy z nim. Coś chcesz wiedzieć? Może o sobie. Jestem tu już od dość dawna, może i zbyt dawna. Nauka historii jest bardzo łatwa, kiedy jej większość przeżyłeś na własnej skórze, wahaha. Ten emblemat. Serio? Nie wiesz, co to jest? Czego was teraz dzieciaki uczą w szkołach? Wahaha. Jest to runa Delty. Emblemat naszego królestwa. Królestwa potworów. Wahaha. Świetna nazwa, co nie? Jak to zawsze mówię, mawiam. Stary król puchacz nie traci czasu na nazywanie. Król puchacz? Co? A że puszek? Że... Dobra. Król. A król puchacz jest przyjacielskim, beztroskim gościem. Jeśli będziesz się dość długo błąkał po okolicy, w końcu go spotkasz. Uwielbia spacerować i rozmawiać ze wszystkimi. Że jak? Czemu nazywam Drymura puchaczem? No, o, to świetna historia. Nie pamiętam jej. Ale jak przyjdziesz później, postaram się ją po sobie przypomnieć. A czekaj, znaczenie emblematu. Ten emblemat jest starszy od pisanej w historii. Oryginalny przekaz przepadł gdzieś w czasie. Jedyne co wiemy, że to, że trójkąty symbolizują nas, potwory uwięzione pod ziemią, a oskrzydlone koło. Coś innego. Wiele osób sądzi, że jest to anioł z proroctwa. Proroctwo. A tak, proroctwo. Legendy mówią o aniele, który widział powierzchnię, zejdzie on z góry i da nam wolność. Jednak nieco później wszyscy przyjęli bardzo ponurą wersję, nazywając oskrzydlone koło aniołem śmierci. Zwiastun zniszczenia czekający, by nas uwolnić z tej ponurej rzeczywistości. Według mnie, widząc to małe kółko, po prostu sądzę, że wygląda całkiem nieźle. Wahaha. Może o Undyne coś powiesz? Undyne? Tak, jest miejscowym bohaterem. Dzięki wytrwałości i determinacji wywalczyła swoje miejsce na czele królewskiej gwardii. Tak w sumie właśnie to był, tu była i pytała się o kogoś w wyglądzie przypominającego ciebie. Lepiej uważaj na siebie, młody, i kup sobie jakieś rzeczy, mogą ci ocalić twój tyłek. No to... Może wyjdźmy? Może sprzedam mu coś? Ha! Chcesz się pozbyć z moich rupieci? A niech zbierać. A nie zbierać ich więcej. Ale słyszałem, że jeśli chcesz coś sprzedać, można kupować. Kupić szczęścia w wiosce Temi. O! Gdzie ona jest? Nie pamiętam. Właśnie, ja też nie pamiętam. A to może kupię coś? Krabie jabłko, morska herbata. Wygląda jak krab. Szybkość podczas walki. Spancerz 2. O, to jest słabe. To jest słabe na pewno. Tak słabe. Tak. To jest słabe pancerz. Dłuższa nietykalność. To może ją zakupię? Tak. Dzięki, wahaha. Raczej nie. Wejdźmy, wejdźmy. Uważaj na siebie, młody. To może sobie użyj pudełka. Tak. Zamglone okulary, pokarm astronauty, kawałek bałwana i bandaż. Zamglone okulary. Wejdźmy sobie rzeczy. Użyj. A może info. Okulary są mocno znoszone. Zwiększają nie. To o 9. Okej. Gdy zostaniesz zraniony, będziesz dłużej niewrażliwy na ataki. Dobra. Rzecz. I sobie dajmy za wyglądne okulary. Ubrałeś okulary. Superancko. Możemy sobie zapisać i zakończyć wreszcie tę grę. Gdyż bardzo długo nam się dłuży. Chyba z godzinę mi się zdaje.
czujesz łagodzący spokój, jesteś wypełniony determinacją. Zapisz. Takim to sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, suba, no i oczywiście bardzo fajny super komentarz. No i oczywiście, świetnego moi drodzy, do widzenia Państwu.